Kontynuując, zazwyczaj, kiedy uczymy się praktyki Shine, takich, no, powiedziałbym, technik rozwinięcia tej zdolności do spoczywania bez rozproszenia, będąc całkowicie pochłoniętym jednym obiektem, to jeżeli uczymy się tego w tradycji sutr, to podejście jest takie, że od początku uczymy się medytacji z jakimś konkretnym obiektem, który ma jakieś cechy charakterystyczne. Bardzo często jest to albo obiekt związany ze wzrokiem i powód jest oczywisty, że spośród wszystkich zmysłów, jeżeli ktoś ma zdrowe, wszystkie czynne, wszystkie zmysły, to wzrok jest tym, co najbardziej pociąga nasz umysł. I skupiając się na jakimś wizualnym obiekcie, czy to rzeczywistym, czy wyobrażonym, łatwiej jest osiągnąć takie właśnie nierozproszone wchłonięcie medytacyjne. Natomiast w tradycji Mahamudry podejście jest inne. Mianowicie widać to na przykład w tekstach dziewiątego Karmapy, które są takim klasycznym wykładem właśnie sposobu praktykowania Mahamudry w tej linii. Albo Dakpotashi Namgyal w księżycowych promieniach Mahamudry. To jest jeden z takich grubych podręczników, najbardziej klasycznych klasyków, jeśli chodzi o Mahamudrę. Podchodzą do tego w ten sposób, że najpierw ukazane są instrukcje do czegoś, co w pewnej nomenklaturze można nazwać Shine bez obiektu. I można powiedzieć, że jest to właściwie ta medytacja Shine sama w sobie. Czyli można powiedzieć docelowa medytacja. Czyli taka, w której nie skupiając się na jakimś konkretnym obiekcie, pozostawiamy umysł w sobie samym. Nie goniąc za żadnymi postrzeganymi przez zmysły obiektami, nie nabudowując całego cyklu myśli, czyli nie goniąc za jakimiś wspomnieniami czy wyobrażeniami o przyszłości, jakie mogłyby się pojawić, ale staramy się, żeby umysł był świadomy siebie samego. Pozostawiamy go w takim naturalnym, wyciszonym stanie. I jeżeli to wtedy nie pojawiłoby się żadne wspomnienie, żadna myśl, żadne wyobrażenie, to nazywa się to umysł spoczywający bez ruchu. Po tybetańsku nepa, ne, znaczy to jest miejsce, czyli być w jednym miejscu, nieporuszający się umysł, co może być porównane do wody w jeziorze, w stawie, kiedy nie ma żadnego wiatru, po prostu gładka tafla wody. I co robić w takim momencie, jeżeli na początku medytacji tak by się to pojawiło? Otóż nic. Po prostu być świadomym tego, że umysł się nie porusza. Nie należy lgnąć do tego stanu, myśleć, że to jest jakiś szczególnie dobry sposób medytowania. Nie obawiać się tego, że coś się może w tym zmienić, że możemy się rozproszyć. Po prostu tylko być świadomym tego. Jest bardzo prawdopodobne, że chwilę później, a biorąc pod uwagę, jakie mamy nawyki mentalne, to boję się, że wcześniej niż później, zaczną się pojawiać jakieś a to myśli na temat tego, co na przykład posłyszeliśmy, co gdzieś tam na przykład przeleciało przed wzrokiem, albo jakieś wspomnienia, jakieś wyobrażenia o przyszłości. To jest porównane do tego, jak gdyby pojawił się wiatr i na powierzchni jeziora pojawiają się fale. Jest to nazywane gyurwa, czyli ruch, poruszanie się. Inaczej mówimy, że jest to po prostu poruszający się umysł. I trzeba być świadomym tego, że tak jak fale na powierzchni wody nie zmieniają natury wody, nie zmieniają natury jeziora. To jest po prostu inny sposób przejawiania się jeziora. Ale to nie zmienia natury jeziora. Tak samo musimy być świadomi tego, że myśli nie są jakimiś odrębnymi, realnymi, samoistnymi bytami, czymś, co jest różne od umysłu. Myśli są umysłem, powstają z umysłu, są w umyśle, są umysłem. Jest to po prostu poruszający się umysł. I co zrobić, jak coś takiego się pojawi? Nic. Po prostu być świadomym tego, że umysł się porusza, że pojawia się jakaś myśl.
nie należy zwalczać jej, nie należy, nie chcę myśleć o Ani, nie chcę, nie mam nie myśleć o Ani, nie myśleć o Ani, bo to już jest zajmowanie umysłu właśnie taką myślą. Nie należy też podążać za tym. To, co znaczy to podążać? Po tybetańsku dosłownie to jest takie dziesu droczy i tak iść za, w tym znaczeniu, że jak pojawia się jedna myśl, to zaraz potem zwykle budujemy drugą myśl, trzecia myśl, na przykład wspomniałbym Anię. Aha, Ania. A od razu całe skojarzenie. Wiążą mnie z nią takie i takie relacje. Tyle i tyle razy rozmawialiśmy, a ostatnio może o tym. I po prostu buduje się zatem następne, cała taka kaskada myśli płynie. To nie jest nic innego niż rozproszenie. Ale sama ta pierwsza pojawiająca się myśl, ona nie psuje medytacji i nie zmienia natury umysłu. Nie wytwarza żadnej negatywnej karmy. Jak długo potrafimy naprawdę spoglądać po prostu na samą istotę myśli, widzieć, aha, jest to po prostu umysł, który się porusza, pojawia się taka myśl. Jak z nią nie walczymy, nie próbujemy jej odepchnąć, nie próbujemy ucinać, nie próbujemy też za nią podążać, to tak jak się pojawiła, tak samo sama z siebie zniknie, tak jak niepodsycany ogień, do którego się nie dokłada więcej paliwa, tak samo sam wygasa, tak samo myśl pojawia się przed krótką chwilę i znika. Z takiego praktycznego punktu widzenia można by powiedzieć, że przez tę bardzo krótką chwilę ta myśl staje się obiektem medytacji. Ale ta myśl nie jest jakimś konkretnym, namacalnym obiektem, dlatego ciągle jeszcze, prawda, nie jest to jakimś obiektem dającym się postrzegać zmysłami. Nie jest coś, co ma formę, dźwięk, zapach. Jest to tylko myśl, zjawisko mentalne. Dlatego ciągle ten rodzaj medytacji, który po prostu obserwujemy, tak jakbyśmy stali na brzegu strumienia i nawet jeśli przepływa woda, my się w niej nie moczymy, ale jesteśmy świadomi tego, ten rodzaj medytacji ciągle jeszcze nazywa się medytacją bez obiektu. I to jest, można powiedzieć, taki docelowy rodzaj medytacji Shinne, w której umysł jest świadomy tego, co się w nim rozgrywa, jest świadomy tego, czy spoczywa bez ruchu, czy się akurat porusza, i nie mamy potrzeby niczego zmieniać, odrzucać, podążać, niezależnie od tego, czy się pojawia świątobliwa myśl, czy się pojawia nic nieznacząca myśl, czy jakaś nieczysta myśl, cokolwiek by to nie było. Po prostu jesteśmy świadomi, nie odrzucając, nie podążając za, spoglądamy za każdym razem tylko w istotę myśli. To jest ten, można powiedzieć, docelowy rodzaj medytacji. Żeby być w stanie to robić naprawdę efektywnie, to potrzebne jest do tego jakiś rodzaj inspiracji. Czy tak jak ostatnio w tym wykładzie na live było, co to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo, inspiracja, coś, co pomaga nam rozwinąć właśnie ten rodzaj zdolności. Dlatego bardzo często właśnie praktyka Mahamudry wsparta jest o ścieżkę metod. Czy zwracamy się na przykład z modlitwami do lamów, dzierżycieli linii przekazu, czy zwracamy się do swojego idama, na przykład do Chenrezika, czy do jakiegoś innego aspektu Buddy. I dlatego w praktyce Vajrayany robimy tak, że najpierw jest ta, o której rano mówiliśmy, praktyka cierim, praktyka, w której skupiamy się na formie bóstwa, w której skupiamy się na mantrze, bo jak próbuje się takiej medytacji Shinne bez obiektu, która jest, tak jakbym powiedział, takim docelowym rodzajem medytacji Shinne, to bardzo szybko zauważymy, że po paru chwilach medytacji, jak ktoś ma dużo wprawy, to może po paru minutach, no gratuluję, jeśli ktoś dłużej potrafiłby utrzymywać taką czystą, przytomną świadomość bez ulegania rozproszeniu albo popadnięcia po prostu w gnuśność, w ospałość. Stwierdzamy, że jest to trudne. A dlaczego jest to trudne? Dlaczego nam się to nie udaje? Dlaczego ma umysł skłonność do ulegania najczęściej rozproszeniu? Bo brak nam stabilności. Stabilność jest definiowana jako zdolność utrzymywania przez dłuższy czas obiektu medytacji w polu świadomości. Nie potrafimy przez dłuższy czas utrzymywać jednego obiektu, na którym byśmy zatrzymali naszą uwagę. Dlatego potrzebujemy metod do rozwinięcia stabilności.
I w sumie to zaczyna być to podobne jak w metodzie, którą praktykuje się na ścieżce sutr, gdzie zaczynamy od medytacji z jakimś określonym obiektem. Tylko tu jest tak, że najpierw próbujemy, na początku każdej sesji, najpierw próbujemy tego docelowego sposobu. Pozostawić umysł tak bezwysiłkowo, w takim jak jest stanie. Bez jakichś oczekiwań, bez obaw, ma być tak, ma być inaczej, ma być dobra, zła medytacja, ma być dobra medytacja, żeby nie była zła medytacja, żadnych takich. Niech będzie jaki jest i po prostu być świadomym. Jak się okaże, że jest trudne? No jest trudne, bo brak stabilności. Żeby rozwinąć stabilność, sięgamy do metody, w której uczymy się skupić najpierw na jednym określonym obiekcie. I wtedy dzięki temu rozwiniemy tę zdolność, dzięki której będziemy w stanie rozwinąć, pogłębić swoją zdolność medytacji szynę bez obiektu. I dlatego też ma to takie etapy, że bardzo często na przykładzie wielu medytacji Vajrayany jest tak, że najpierw medytujemy, iż wszystkie postrzegalne obiekty rozpuszczają się w pustość. Ma to wiele różnych konotacji. Nieraz słyszeliście też pewnie o tym, w jaki sposób przygotowuje też na ten czas, na ten proces, kiedy będziemy umierali, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Inny z powodów jest taki, że to jest tak jak próba szynę, w której pozostawiamy umysł w naturalnym stanie. Jak się nie udaje, no to wtedy zaczyna się stosować skupianie na określonym obiekcie. I to, jakie to są obiekty, to nie jest przypadkowe. To, w jaki sposób następuje cały ten proces stwarzania bóstwa, jak z pustki wyłania się nasienna sylaba. Najpierw skupiamy się tylko na nasiennej sylabie, która jest w sanskrycie nazywana samadhi sattva, czyli taka sama istota samadhi, coś, co pozwoli rozwinąć samadhi, czyli nierozproszoną koncentrację. Później, jak ta nasienna sylaba przemienia się w danego buddę medytacyjnego, vidama, cały ten proces, który się dzieje w różnych etapach, jest jednocześnie takim spektaklem, który rozgrywamy w naszej takiej, można powiedzieć, twórczej wyobraźni. Tutaj nie ma nic przypadkowego i nie pozwala się umysłowi sobie wymyślać jakichś nowych wersji tego samego spektaklu, tylko ściśle, dokładnie, według przepisu, według nauk, ponieważ wiemy, że takie a takie kolejne kroki w medytacji pozwalają oczyścić określone rodzaje i poziomy splamień i zaciemnień w umyśle, rozwinąć określone pozytywne właściwości, a jednocześnie jest to też taka praktyczna metoda, bardzo zręczna metoda, bo nie umiemy długo utrzymać uwagi skupionej na jednym obiekcie. Nawet tak jak próbujemy w życiu usiąść, nie wiem, postawić przed sobą kubek, i ktoś by powiedział, i przez pół godziny czy przez godzinę skup się tylko na kubku i nie myśl o niczym innym. Po paru sekundach okaże się, że no chyba, że was nie doceniam, ale zazwyczaj się bardzo szybko okazuje, że tego nie potrafimy. Ale myśleć o tym, jak mamy coś przemyśleć, na czym nam zależy, to przez długi czas potrafimy wymyślać cały proces. A jest w tym pewien rodzaj takiej, no tak jak w kinie akcji. Może być to tak wciągające, że cały czas co następne. I to jako po prostu sztuczka, jako metoda jest również tym, co pozwala nam utrzymać uwagę przez dłuższy czas. Jak na jednym obiekcie się skupiamy, na przykład już medytowaliśmy na pustość, wszystko się rozpuściło i czujemy, że za chwilę ulegniemy rozproszeniu. Nie ma sensu siedzieć i nie wiem przed kim udawać, że medytujemy, bo już na pewno przed sobą to, albo przed Buddami. To już ma najmniej sensu. Jeszcze jak chcemy zaimponować kumplom, no to siedzieć i udawać bardzo, bardzo to bezsensowne, ale tak relatywnie rzecz biorąc może jeszcze mieć sens. Ale przed Buddami czy przed sobą udawać, że medytujemy, wielki rodzaj, wielka głupota. Dlatego jak widzimy i czujemy, że okej, nie wychodzi, to proszę bardzo, coś się zmienia. Z pustki wyłania się, tak jak na przykład w przypadku medytacji Chenrezika, ponad nami na lotosie i księżycu pojawia się sylaba Hri. I przez chwilę próbujemy skupić się na sylabie Hri.
Jakiś czas się skupiamy, a potem czujemy, że umysł staje się znużony, że za chwilę się rozproszy, to proszę bardzo, następny krok w tym kinie akcji, Hri przemienia się w Chenrezika. No i teraz pojawia się nad nami Chenrezik. Albo w przypadku wielu klasycznych medytacji Vajrayany, zresztą jest to możliwe też w przypadku Chenrezika, jeżeli posiada się to upoważnienie, przekaz mocy, abhishekę do takiej praktyki, wówczas dozwolone jest również i sensowne medytowanie, że samemu jest się bóstwem. Jest bardzo wiele praktyk, w których utożsamiamy siebie z bóstwem. I to jest tak, że najpierw z pustki wyłania się nasienna sylaba i medytujemy, że jesteśmy nasienną sylabą. Później ona przemienia się na przykład w tarę. Albo powiedzmy w Chenrezika i medytujemy, że sami jesteśmy Chenrezikiem. I znowu tylko myślenie, skupianie się o formie bóstwa stałoby się czymś zapewne nużącym i trudnym. Dlatego do metod praktykowania tej części medytacji należy coś takiego, co po tybetańsku nazywa się kusaltap. Czyli saltap to jest tak jakby czynienie jasnym. Myśmy po polsku kiedyś, to jeszcze w 80-tych latach, stworzyli z taką kalkę z niemieckiego wtedy robiąc, z angielskiego też by dało radę, klarowanie wizualizacji. Brzmi to zupełnie jak klarowanie masła, ale klarowanie wizualizacji. To jest metoda, w której oczywiście, że uczymy się również wyobrażać całe bóstwo, ale bardzo trudno jest wyobrazić sobie całą postać ze wszystkimi szczegółami. Zwykle tybetańskie komentarze dają niezwykle szczegółowy opis. Każdy detal jest opisany. Jak ktoś pierwszy raz to czyta, to nie, ja tak nie dam rady. Bo oczywiście, że te komentarze czy te teksty pisane są, można powiedzieć, dla kogoś, kto osiąga mistrzowskie poziomy medytacji. Jak chce wiedzieć, jak dany szczegół trzeba sobie wyobrazić, no to ma konkretny podręcznik. Dla początkujących jest to bardzo trudne. Rzadko spotyka się teksty, które by to opisywały z punktu widzenia początkujących, bo po prostu tę część procesu dydaktycznego zostawia się już po prostu nauczycielom, którzy krok po kroku prowadzą swoich uczniów i wiedzą, jak stosownie do indywidualnych predyspozycji i zdolności uczniów, jak na ile stopniowo podawać nauki. Ale są też takie komentarze, na przykład jeden z komentarzy Dziamgona Kongtrula Lodrotaje, który mówi, że takiej medytacji można się uczyć na przykład umieszczając przed sobą podobiznę bóstwa. Dawniej oczywiście w tybetańskiej tradycji to mówiło się umieść przed sobą tankę. Tanka to takie zwijane malowidło na płótnie. Wtedy jeszcze nikt w Tybecie nie wiedział o istnieniu fotografii, ale tankę lub posąg. I Lodrotaje mówił tak, przyglądaj się szczegółowo temu bóstwu, po czym na przykład przyglądaj się jego głowie i twarzy, po czym próbuj wyobrazić sobie, że ty masz właśnie taką głowę i twarz. No oczywiście, że różnica jest taka, że malowidło jest płaskie, my jesteśmy trójwymiarowi. Malowidło czy posąg jest czymś substancjalnym, materialnym. W naszej medytacji te postacie są postaciami ze światła, pozbawione ciężaru, pozbawione substancji. Są bardzo wyraźnym, zewnętrznym kształtem, ale nie ma wnętrza, nie ma świetlistego mózgu, świetlistego serca, świetlistych jelit, wątroby i tak dalej. Tylko są wewnątrz puste, tak jak teksty opisują, że są jak cieniutki, jedwabny namiot, albo jak bańka mydlana, albo jak kryształowa waza. Że z jednej strony widać bardzo wyraźnie kształt, a z drugiej strony są w pewien sposób przezroczyste, przejrzyste, puste w środku. Nie wiem, czy... Ja się nie naoglądałem jeszcze wystarczająco dużo, żeby mówić jak hologram. Widzieliście gdzieś hologramy? Ciągle się o tym słyszy, że to takie wspaniałe... Jeszcze nie widziałem hologramu. Znaczy raz w jednym jakimś muzeum i wcale nie był zachwycający. Może była jakaś tania technika. Ale
być może mniej czy bardziej współcześnie zaczniemy mówić, że jak hologram, prawda? Wyraźnie widać, a jednak niesubstancjalne. Przejawia się, a jednak puste w istocie. Nie złapiesz tego w rękę, nie zabierzesz kawałka do słoika ze sobą. Tak próbujemy medytować właśnie, że te bóstwa są, no, oczywiście, że trójwymiarowe i oczywiście, że puste w środku, niesubstancjalne. Ale na przykład korzystając z pomocy takiego malowidła, albo jak nie, to po prostu z opisów, w czasie medytacji ćwiczymy to w ten sposób, że zaczynamy najczęściej od nasiennej sylaby w sercu. Na przykład nasienną sylabą Chenrezika jest Hri. To jest taką kwintesencjonalną mantrą ucieleśniającą współczucie. I tutaj medytacja polega na tym, że bez rozproszenia, z jednoupunktowioną koncentracją po prostu osadzamy umysł na Hri. Przy czym sposób medytowania jest taki, że to nie jest taka, jakby to powiedzieć, pozbawiona życia, taka tylko kreska namalowana w tym kształcie. Tylko medytuje się, że jest to coś, co jest ucieleśnieniem czy też przejawem naszej wrodzonej natury Buddy, wszystkich właściwości Buddy, mądrości, szczęśliwości i tak dalej. Wszystkie te właściwości Buddy, no, przy różnych okazjach poznajemy, analizując różne teksty. Że to jest tak jakby przejaw samej istoty, tej czystej esencji umysłu i nie tylko, że jest czymś takim żywym czy żywotnym, ale co więcej, zawsze się medytuje, że każda z tych sylab emituje własnym dźwiękiem. Ja przyznam, że przed wielu laty zastanawiałem się, dlaczego niektórzy zachodni nauczyciele, jak nas uczyli, to na przykład jak były sylaby om, ma, hung, dlaczego było om, długie o i krótkie my, a dlaczego nie om? Jeśli było hung, to dlaczego hung? Dlaczego akurat samogłoska u była taka długa, a nie na przykład hung? Zastanawiało mnie to, skąd się to wzięło. Otóż dopiero paręnaście lat temu, bo tak to oczywiście, czasem się zastanowiłem i dobra, i gramy dalej. A na odosobnieniu z Karmapą, kiedy dawał instrukcję do medytowania właśnie na te nasienne sylaby, nagle, wow, odpowiednio dojrzałem do tego, żeby w tym momencie jakby zwrócić uwagę na to, jak Karmapa objaśnia, że nawet w komentarzu, i widziałem wcześniej takie komentarze, tylko póki człowiek, prawda, czegoś nie dojrzeje do tego, to nie załapie. Nawet w komentarzach tybetańskich używane jest takie określenie, które po polsku to się nazywa onomatopeja, wyraz dźwiękonaśladowczy. Jest napisane, że wydaje dźwięk cak-cak. Cak-cak to jest takie określenie na dźwięk, który jest wydawany na przykład przez płonącą świecę, jak tam się czasem zebrało troszkę wilgoci i ona tak skwierczy. Słyszeliście kiedyś taki dźwięk zapewne. To cak-cak jest właśnie określeniem takiego dźwięku. I Karmapa mówi tak, bo ta sylaba tak dźwięczy właśnie tak hung, 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 tak hung, 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 hung. Że to nie jest jakieś jedno długie hung, tylko takie jak cak-cakuje tym hung, 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 hung. Dźwięczy tym właśnie dźwiękiem, takie hung, 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 hung. I przez pewien czas obiektem medytacji staje się takie właśnie pełne życia, dźwięczące swoim własnym dźwiękiem, świetliste, promienne hung, przepraszam, w przypadku Chenrezika Hri. Zawsze ta nasienna sylaba jest w kolorze takim, jaki jest bóstwo, więc jak Chenrezik jest biały, to i Hri będzie białe. I medytuje się, że ono jest czymś takim żywotnym, jest ucieleśnieniem, czy też przejawem samej tej najbardziej głębokiej esencji naszego umysłu, naszej przebudzonej natury Buddy. Łatwiej się skupić, jeżeli się patrzy na to w taki właśnie sposób, że to jest coś takiego pełne, nie wiem, nazwałbym to żywotności, chociaż to nie jest elegancko po polsku. Ale przez jakiś czas tak po prostu osadzamy umysł, wiedząc, że to jest nic innego jak właśnie przejaw tego, co jest najgłębszą esencją, w porównaniu z czym wszystkie inne sprawy tego życia są po prostu nieważne. Pomijam fakt, że w czasie śmierci wszystko zapomnimy i zostawimy, ale ile jest takich rzeczy, które jeszcze ileś lat temu wydawały się dla nas tak ważne,
jak już wspomniałem, na przykład te lata, jak dojrzewaliśmy i hormony buzowały, jak kiedyś się okazało, że się w kimś nieszczęśliwie zakochaliśmy, mimo że mieliśmy wcześniej nadzieję, wydawało nam się, że to jest szczęśliwie. Nie wiem, może tak nie mieliście, ja to miałem takie chwile, że poczucie, że całe życie straciło sens. Jak to, ona mnie nie chce, to wszystko bez sensu, albo jakieś przeszkody, że nie możemy się spotykać. Mówię o takich latach jeszcze, jak byłem prytkiem. Ale to tylko jeden z przykładów, kiedy ludziom się wydaje, że pewne sprawy są takie ważne, a jak teraz z perspektywy wielu lat się na to patrzy, to tylko uśmiech się pojawia w kącikach ust. Bo to nie są takie ważne sprawy. Przeważnie wszystko to, co nas tak strasznie mocno pociąga w samsarze, z perspektywy wielu żywotów, to są tak nieznaczące epizody. Tak nieznaczące epizody. A ta przebudzona, ponadczasowa natura Buddy jest czymś w najwyższym stopniu. Jest właściwie tym ostatecznym schronieniem, można powiedzieć. Jeśli poprzez różnego rodzaju przemyślenia, w tym również cztery kontemplacje i inne sprawy, odetnie się to lgnięcie do tych światowych, samsarycznych celów, to o wiele łatwiej się tak po prostu, nie napinając umysł, tylko raczej z takim zupełnym rozluźnieniem, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa, tak po prostu zanurzyć w tym, wiedząc, że jest to przejaw dharmakai, ostatecznego schronienia, że nie ma nic innego cenniejszego i wspanialszego. Jeśli ma się za tym całą tą podbudowę, nazwijmy to ideologiczną, to wtedy łatwiej się tak medytuje. To też w kontekście tego, o czym mówiłem rano, kiedy się właśnie różne takie, można powiedzieć, stany uczuciowe, pozytywno-uczuciowe angażuje do medytacji, łatwiej jest osiągnąć takie wchłonięcie, bycie pochłoniętym tą medytacją. Kiedy po pewnym czasie poczujemy, że stajemy się znużeni, to potem, na przykład w medytacji Chenrezika, medytuje się, że Hri stoi na takim maleńkim dysku księżyca, a ten księżyc leży na lotosie, który ma 6 płatków. Płatek przed nami, czyli na wschodzie. Zawsze jak teksty medytacyjne mówią na wschodzie, to nie szukajmy kompasu i nie sprawdzajmy, jak siedzimy wobec geograficznych stron świata. To zawsze jest taki psychiczny wschód przed nami. Zawsze jak te buddyjskie teksty mówią na wschodzie, znaczy przed nami w medytacji. Na wschodzie, czyli przed nami, jest biała sylaba om. I przez chwilę, jak już na chwilę się znużyliśmy, skupiamy się, tak osadzamy umysł na sylabie om, która dźwięczy swoim dźwiękiem. Później ma, ni, pe, me, hung. Każda z tych sylab staje się obiektem medytacji. W bardzo wielu medytacjach, w bardzo wielu praktykach jest tak, że mantra wokół ma taki sam kolor jak nasienna sylaba. W tym przypadku 6 sylab ma 6 różnych kolorów. Prawda? Jest białe om, zielone ma, żółte ni, dobrze mówię, proszę pana, nie pomyliłem tych dwóch. Zielone ma, żółte ni, dalej niebieskie p w tyle, z lewej z tyłu czerwone me i czarne hung po lewej z przodu. Każda z sylab staje się obiektem medytacji. Z punktu widzenia praktyki mantry, takie skupienie się na wyobrażeniu sylab mantry i bez rozproszenia spoczęcie w tym nazywa się gokpy depa, czyli powtarzanie wygaszające. Wygaszające nazwa jest stąd, że ono prowadzi do wygaśnięcia rozproszonego czy rozpraszającego pojęciowego myślenia. Spośród wszystkich sposobów praktykowania mantry to się uważa za najwznioślejszy, najwyższy sposób praktykowania mantry. W tym czasie żadnego różańca w ręku, żadnego powtarzania mantry. To jest tylko w milczeniu skupienie się na samych sylabach mantry, gdzie każda z nich po kolei staje się obiektem medytacji shine. I po prostu próbujemy rozwijać takie właśnie wchłonięcie medytacyjne, skupiając się na poszczególnych sylabach mantry. Jak to już zrobimy przez jakiś czas,
I znowu nasz umysł zaczyna trochę wariować, no ileż można się skupiać na takiej jednej rzeczy. To wtedy następny obiekt. Zaczynamy wyobrażenie, klarowanie wizualizacji, będę trzymać się tej paskudnej nazwy, zaczynając od szczytu głowy. Wyobrażamy sobie, jak wygląda na przykład ten potrójny kok włosów na szczycie głowy Chenrezika, jak połowa włosów spływa luźno na ramiona, jak ma tę koronę z pięciu klejnotów. I na przykład skupienie się na tym staje się kolejnym obiektem, w którym próbujemy sobie to jak najwyraźniej wyobrazić, ale jednocześnie utrzymywać właśnie taką nierozproszoną uwagę. Jak zaczynamy czuć, że umysł już na tym nie może się skupić, już zmęczony, ma ochotę odbiegać gdzieś dalej, wtedy skupiamy się na jego przepięknej twarzy, na tym, jak tym współczującym wzrokiem dostrzega każdą istotę. I wyobrażamy sobie jego twarz, kolczyki w uszach. Jak to zaczyna być nużące, wtedy górną część ciała razem z tymi wszystkimi ozdobami. Potem ręce po kolei. Potem dolną część ciała. Nogi w pozycji medytacyjnej. Potem to, jak siedzi na księżycu i lotosie. I w ten sposób od góry do dołu. Tradycyjnie zaczyna się od góry do dołu. Nigdy nie zapytałem Rinpoche'ego, dlaczego tak jest, ale zawsze w instrukcjach było, że zaczynamy od góry i do dołu. Sam po jakimś czasie doszedłem do wniosku, ale to jest tylko takie własne przemyślenie, nie mam 100% pewności, że tak właśnie, ale że jest to po prostu przez szacunek w całej tradycji i wydaje mi się, że to jest nawet ponadkulturowe, że przecież nawet jak załóżmy ktoś jest na uczelni i spotyka jakiegoś szanowanego profesora, to go nie dotknie w głowę. To by był jakiś rodzaj zniewagi. Rękę podać można, szczególnie jeśli to on zaproponuje. Ale głowa u góry to jest coś takiego bardziej szanowanego niż inne części ciała. Jeśli się nie mylę, w naszej kulturze też tak jest. Być może dlatego, to są mówię moje domysły, ale na pewno wiem, że od szczytu głowy do dołu. Potem przez chwilę można się po prostu rozluźnić, umysł zostawić w takim stanie rozległym jak przestrzeń. I potem z powrotem od dołu do góry, każdy z elementów, aż wrócimy do nasiennej sylaby. To się robi w milczeniu, to nie jest w czasie powtarzania mantry. I to jest właśnie z jednej strony, z punktu widzenia Vajrayany, to jest to rozwijanie takiego jasnego wyobrażenia bóstwa. Jeżeli przez na przykład kilka tygodni czy kilka miesięcy tak się praktykuje, to stwierdzimy potem, że o wiele łatwiej jest skupić się na całej postaci, pamiętać o wszystkich szczegółach jednocześnie. Oczywiście, że w momencie, jak na przykład skupiamy się na rękach, to wtedy prawdopodobnie nie pamiętamy o twarzy. Tak jak na przykład mając was przed sobą, jeśli spojrzę na Maxa, i skupiam się na nim, to w tym momencie niekoniecznie myślę o Ewie czy o innych osobach, ale gdzieś można powiedzieć w tle mam świadomość tego, że te osoby też są, ale w tej chwili moja uwaga jest skupiona na nim. Rinpoche używał porównania do tego, jakbyśmy malowali tankę na przykład, że jak malujemy twarz, to w tym momencie nie myślimy o nogach. Jak malujemy nogi, to nie myślimy o twarzy, ale samo skupianie się na twarzy już pozostawiło w umyśle ten ślad, te pozytywne nasiona, to co po tybetańsku nazywamy bakciak, to takie nawykowe skłonności, które później przyniosą wiele, wiele pożytków. Również w czasie umierania i po śmierci, i teraz za życia, i w przyszłych żywotach, to o tych pożytkach z praktyki Vajrayany to innym razem. Ale chciałem zwrócić uwagę teraz przede wszystkim na to, że Vajrayana jest tak kompleksową praktyką. Ona zawiera w sobie tak dużo elementów, że w tych stopniach budowania wizualizacji, jak z pustki przez nasienną sylabę, ja w taki skrócony sposób, bardzo skrócony sposób opowiedziałem to, te wszystkie stopnie zawierają w sobie również wszystkie elementy, które wiążą się z oczyszczaniem różnych poziomów zaciemnień umysłu, z rozwijaniem różnych właściwości na poszczególnych poziomach bodhisattwy, aż do stanu Buddy. Ale jednocześnie jest to również
pokonywaniem lgnięcia do pięciu skand. Jednocześnie jest to również sposób praktyki Shinne. Po prostu jest to taka praktyka, która przynosi pożytki na wielu poziomach jednocześnie. I to, na co zwracam uwagę teraz w ten weekend, ponieważ zostałem zagadnięty o praktykę Shinne i mówię, no dobrze, popatrzmy, jak to robimy w Vajrayanie. To jest właśnie tak, że praktykując to skupienie się na formie bóstwa, ćwiczymy Shinne z obiektem, ale w taki sposób, że dodatkowo, oprócz ogólnego rozwinięcia tej zdolności nierozproszenia, skupienia się, bycia pochłoniętym przez obiekt medytacji, dodatkowo mamy wiele, wiele innych pożytków na różnych poziomach. I takich pożytków, które odczujemy teraz docześnie i również dalekosiężnie, w czasie śmierci, na przyszłe żywota. I to dotyczy Shinne w przypadku praktyki Cierim. Zwrócę uwagę na to, że jeśli chodzi o Cierim, czyli ten proces stwarzania, czy też budowania bóstwa, ma trzy główne elementy. Jeśli już powiedziałem o jednym, to warto, żebym wspomniał o pozostałych, inaczej będzie takie coś niedopowiedziane. To jedno to jest klarowne wyobrażenie. I mówiłem, w jaki sposób się w tym ćwiczyć. Ja już wiele razy powtarzałem, myślę, że wiele osób słyszało to, że oczywiście różni ludzie mają różne skłonności, różne rodzaje wyobraźni. Nie ma oprócz, nie wiem, jakichś bardzo ciężko chorych, raczej nie ma ludzi, którzy nie potrafią sobie czegoś wyobrażać. Co chwilę żyjemy w wyobraźniach, jakieś wspomnienia z przeszłości, snujemy jakieś plany na przyszłość w swojej wyobraźni. Więc jak przychodzą ludzie i mówią, że ja to nie potrafię medytować, bo nie umiem wizualizować, to znaczy, że po prostu nikt im dobrze nie objaśnił, na czym polega ta praktyka. Na wyobrażaniu sobie. Wyobrażasz sobie mnóstwo rzeczy co chwilę. Tak samo w tej praktyce wyobraź sobie, co by było, czy jakby było, gdybyś był Buddą. Albo gdyby Budda był przed tobą, albo był nad twoją głową. I tutaj niektórzy miewają taką bardziej fotograficzną pamięć, że bardzo łatwo sobie przypominają właśnie, jak wygląda dana postać. Inni nie. Ale łatwo mogą sobie wytworzyć wyobrażenie, czy takie odczucie obecności kogoś. Nawet gdybyśmy teraz zrobili takie ćwiczenie, żeby wszyscy mieli zamknąć oczy, czego nie mówię, to jest tak teoretycznie, gdybyśmy mieli tak zrobić i pomyśleć o osobach, które są z nami w pokoju. Jedni być może bardzo szczegółowo pamiętaliby, aha, ta jest ubrana w taką bluzkę, ten jest w taką, ten ma takie włosy, ten takie. Ktoś inny może w ogóle by takich szczegółów nie pamiętał, ale ma takie ogólne odczucie, na przykład, aha, co za miłe towarzystwo, całkiem dobrze się w ich obecności czuje. Takie odczucie obecności. Nie mówię o takim odczuwaniu obecności, tylko mówię o tym, że niektórzy łatwiej zapamiętują na przykład dźwięki. Chociażby dźwięk czyjegoś głosu łatwiej zapamiętać i rozpoznać. Ja na przykład, ale to nie jest jakaś sugestia, tak po prostu. Na przykład zauważyłem, że jakoś szczególnie zapamiętuję układ ust. Do mimiki układ ust. Ile razy było, że na przykład oglądając jakiś film, po ustach rozpoznałem, że to jest aktor, który gdzieś tam grał i nawet Agnieszka, niemożliwe, czy aktorka. Sprawdzamy później, tak, mimo że kreacja zupełnie inna, po ustach rozpoznaję. A inni mają jakieś jeszcze inne skłonności, na przykład coś innego zapamiętują. W każdym razie w tym sensie nie trzeba się przerażać, jeżeli ktoś nie ma takiej fotograficznej wyobraźni i nie potrafi tak bardzo dobrze zapamiętać wyglądu. Ponadto jest tak, że jak z kimś się często obcuje, to oczywiście, że utrwala się w umyśle, pozostają takie właśnie ślady, to co po tybetańsku się nazywa bakciak, takie ślady, że to się utrwala. Jeżeli ktoś, nie wiem, przez długi czas żyje
w domu z kimś. Czy to będą rodzice, czy partner, partnerka, czy dzieci. Jak zapytać, wiesz, wyobraź sobie teraz swojego dziecko, czy partnera, partnerkę. Na pewno łatwiej potrafimy sobie wyobrazić, jaki jest kształt twarzy, jaki jest rodzaj fryzury, jaki na przykład kształt uszu albo cokolwiek, niż w przypadku kogoś, kogo tylko widzieliśmy raz przez chwilę. Przez takie obcowanie ciągle z kimś utrwala się obraz tej osoby w pamięci. To jest jeden z powodów, dla którego warto skupić się na jednej określonej praktyce i przez długi czas praktykować. Czy to będzie medytacja Tary, czy będzie to medytacja Chenrezika, czy medytacja jakiegokolwiek innego Buddy, warto przez długi czas praktykować, bo ostateczne bóstwo, każde z nich jest to samo. To urzeczywistnienie, do którego się dojdzie, jest zawsze takie samo, niezależnie od tego, na której formie Buddy się skupiamy. Więc oczywiście, że zaraz ktoś może zapytać, to po co mamy w tym buddyzmie tybetańskim tyle różnych form medytacyjnych? Bo jest tylu różnych ludzi, którzy mają tak odmienne oczekiwania, skłonności, karmiczne więzi. Jedni na przykład, jak spotkają łagodne męskie bóstwo, takie jak Chenrezika, to rozwiną dużo zaufania, takiego entuzjazmu, chętnie poświęcą się tej praktyce i dzięki temu, dzięki tej takiej radosnej gorliwości osiągną rezultaty. Ktoś inny zobaczy żeńskie bóstwo i poczuje szczególną więź. Ktoś inny zobaczy gniewne i poczuje, to jest właśnie to, to mnie kręci, tej praktyce się poświęcę. Jeśli naprawdę się poświęci, to osiągnie rezultat taki sam jak ktoś, kto praktykuje męskie czy żeńskie bóstwo, łagodne czy gniewne. W istocie, w esencji one wszystkie są tym samym. W sensie to ostateczne bóstwo, każde z nich mówiłem, wczoraj chyba to było, czy dzisiaj rano, nie pamiętam, że jest to ostateczne bóstwo i to bóstwo posiadające cechy charakterystyczne. Chyba dzisiaj rano to było, nieważne. I to jest jedno, to jasne wyobrażenie. Drugi aspekt praktyki Kierim to jest coś, co nazywa się po tybetańsku nadzial, po polsku piszemy nga, gyal. Na to jest takie nosowe nga, nadzial, tempa. Wsparcie się, oparcie się na dumie. Nie na dumie, która jest tą szkodliwą arogancją, wynoszeniem się ponad innych, tylko duma w znaczeniu takie zaufanie do tego, że naszą prawdziwą naturą jest natura Buddy. I takie pozbawione wątpliwości myślenie, tak, w prawdziwej naturze jestem Chenrezikiem albo jestem Tarą. To właśnie wszystkie moje te umysłowe niedoskonałości, emocjonalne splamienia, dualistyczne lgnięcie, to jest częścią tego, co właśnie stanowi całą ułudę. Całą pułapkę samsary, lgniemy do czegoś, co nie istnieje realnie, tak jakby było czymś prawdziwym. I tylko siłą lgnięcia podtrzymujemy to. A to, czym jesteśmy naprawdę, czyli naturę Buddy, zwykle ignorujemy, tak jakby to nie istniało. A więc w tym wypadku ta medytacja polega na takim pozbawionym wątpliwości myśleniu, jestem Chenrezikiem. Mój umysł i umysł Chenrezika, mądrość, współczucie są nierozdzielnie moimi właściwościami. I to nie jest szkodliwa duma, to jest wręcz sposób, żeby bardzo szybko otrzymać inspirację, która pozwala rozwinąć właściwości danego Buddy w nas. I wreszcie, tak samo zresztą, zanim powiem następny. To samo zresztą dotyczy tej sytuacji, kiedy w niektórych praktykach wyobrażamy sobie, że Budda jest przede mną albo że jest nade mną. To w tym momencie ten aspekt wsparcia się na dumie oznacza takie też pozbawione wątpliwości medytowanie, że jego obecność naprawdę się przede mną znajduje, bo faktycznie Dharmakaya, sama esencja, istota stanu Buddy jest ponadczasowa, jest wszędzie, gdziekolwiek się myśli o Buddzie, on tam jest. Natomiast nasze wątpliwości, nasze pojęciowe myślenie nie pozwala tego dostrzec. To pełne
przekonania, myślenie, że oni są właśnie obecni, to jest też zastosowanie dumy bóstwa. I trzeci aspekt to jest tak zwane Dagren Gompa po tybetańsku, co oznacza pamiętanie o czystości. Gompa to jest w tym kontekście oznacza takie rozmyślanie, pamiętanie, dren, pamiętanie. Dak, dren, gompa, dak jako czystość. Czyli medytacja pamiętania o czystości. Nie czystość w znaczeniu takim, że jest wysprzątane, tylko czystość w znaczeniu takim jak, czyli nie jak clean, tylko jak pure. Że coś jest takie czyste w swojej istocie, czyste w esencji. I to jest pamiętanie o tym, że właśnie te wszystkie bóstwa, na które medytujemy, nie są wytworem jakiegoś intelektu, dualistycznego myślenia, oczekiwań, obaw kogoś, kto tego nauczył, tylko jest to spontaniczne, bezwysiłkowe ucieleśnienie, przejaw właściwości przebudzonego umysłu. I że każdy fragment, każdy element wizualizacji ma właśnie takie znaczenie, że ukazuje jakieś właściwości dharmakai, że jest to czyste w swojej istocie. W tym przypadku, jak się wykonuje jakąś praktykę, oczywiście dobrze jest się dowiedzieć, jaka jest symbolika poszczególnych na przykład ozdób, tych rzeczy, które dany idam trzyma w rękach, ale niekoniecznie należy sprowadzać to do takiego tylko takiego intelektualnego pamiętania i nie jest tak, że zawsze w medytacji trzeba to, że Chenrezig ma różaniec, ten wewnętrzny gadułam musiałby powtarzać. Mamy takiego w sobie zwykle, nazwijmy go wewnętrzny gaduła, czy takiego narratora, który opowiada, to, że Chenrezig trzyma różaniec w prawej ręce, jest symbolem tego, bo trzyma to jeszcze tak aktywnie, wraca tymi kuralikami, że nigdy nie ustaje w swojej aktywności, że zawsze działa dla wyzwolenia wszystkich sześciu rodzajów istot. To, że nie trzeba tak właśnie słowami tego opisywać, tylko mieć świadomość tego właśnie, że bóstwo jest przejawem czystej natury umysłu. Swoją drogą warto jest być świadomym tego, że dla początkujących powiedziano, że najważniejsze jest klarowanie wizualizacji. Dla tych, którzy już są bardziej zaawansowani, to jest duże słowo, wolałbym zatem powiedzieć bardzo zaawansowani, nie bardziej zaawansowani, najważniejsze jest pamiętanie o czystości. Tak. Natomiast dla tych najbardziej doświadczonych i zaangażowanych najważniejsze staje się to duma bóstwa, to poczucie utożsamiania się z idamem. Zupełnie podobne elementy pojawiają się wtedy, gdy już czujemy, że ta milcząca medytacja, skupianie się na mantrze w sercu, na klarowaniu wizualizacji, że już zaczyna być zbyt taka nużąca, czujemy, że umysł jest zmęczony, że zacznie się rozbiegać. Wtedy zaczynamy powtarzać mantrę. I w czasie powtarzania mantry są różnego rodzaju medytacje. Najczęściej wykonywana to jest ta praktyka wysyłania i powtarzania, to znaczy wysyłania i gromadzenia, przepraszam. To znaczy, że mówiąc mantrę, wyobrażamy sobie, jak z nasiennej sylaby w sercu płynie światło do wszystkich bundów i bodhisattwów jako ofiara, do wszystkich lamów i damów, strażników dharmy. Zaprasza ich, prosi ich o udzielenie inspiracji i błogosławieństwa i że oni wysyłają jeszcze silniejsze światło, które przybywa i wtapia się w nas. W ten sposób nasza mądrość wytwarzana poprzez medytację stapia się w jedno z mądrością wszystkich bundów. Potem w kolejnym kroku światło płynie do wszystkich czujących istot, oczyszcza je, usuwa ich z plamienia, zaciemnienia i wyobrażamy sobie, że cały świat staje się czystą krainą,
że wszystkie istoty są idamami, na przykład w przypadku medytacji Chenrezika, że wszystkie są Chenrezigami, że wszystkie mówią mantrę razem z nami. My jesteśmy jak umdze, jak zapiewajło, który intonuje mantrę. Wyobrażamy sobie, że wszystkie istoty powtarzają mantrę razem z nami. Światło powraca od nich i to jest taki proces, który ma miejsce wciąż i wciąż w czasie powtarzania mantry. Światło płynie przez jakiś czas, nigdy nie mówi się, jak długo to ma trwać, jak długo nam się na tym dobrze i wygodnie skupić. Potem powraca, potem znowu płynie, znowu powraca. I znowu jest to pewien dynamiczny proces, ale znowu jest to coś, co pociąga naszą uwagę. Coś, co uczy nas skupić się na jednym obiekcie czy na strumieniu zdarzeń, a więc znowu jest to praktyka Shine. Zawiera w sobie wszystkie elementy praktyki Shine plus jeszcze wiele dodatkowych pożytków. Kiedy już kończymy mówić taką ilość mantry, jaką mieliśmy w czasie danej sesji, wtedy przychodzi to rozpuszczanie wizualizacji. Wyobrażamy sobie, że wszystkie te światy, wszystkie te istoty rozpuszczają się w światło, które jest wchłonięte w naszą własną formę Chenrezika. My sami jako Chenrezik od stóp i od głów, albo gdyby to była medytacja Tary, Mandziusriego, jakiegokolwiek innego idama, od stóp i od głów rozpuszczamy się w światło, które wtapia się w nasienną sylabę. I to się robi tak krok po kroku. Najpierw światło wtapia się w nas. Przez jakiś czas skupiamy się, że w całej przestrzeni jest tylko nasze własne świetliste ciało. Potem ono coraz bardziej rozpuszcza się w światło, wtapia się w sylabę Hry, wtedy skupiamy się tylko na sylabie Hry. Takie stopniowe zmniejszanie obiektu koncentracji, jeśli jest to dobrze, regularnie ćwiczone, to też sprawia, że do tej fazy bezforennej przejdziemy z jeszcze mniejszą ilością rozproszenia. Też umysł jest coraz bardziej pochłonięty. Później sama sylaba Hry od dołu do góry coraz bardziej rozpuszcza się, kurczy, także w końcu zostaje już tylko taka maleńka kuleczka światła, jak ziarnko gorczycy, albo jeszcze mniejsza. Potem nawet jeszcze mniejsza, taka kuleczka światła z takim jakby płomyczkiem, z takim ogonkiem światła do góry. Ta kuleczka nazywa się tigle, czyli kropla. Ta mniejsza z tym takim płomyczkiem światła do góry w sanskrycie nazywa się nada i tego Tybetańczycy nigdy nie przełożyli na tybetański. Używa się w Tybecie, również się używa sanskryckiej nazwy nada. Potem nada rozpuszcza się, znika. No i cóż, przechodzimy do tej bezforemnej fazy medytacji. Czyli z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, okej, teraz przechodzimy do praktyki Shine. W jaki sposób praktykować Shine? Najlepiej ten najwyższy, najwłaściwszy sposób, którym jest Shine bez obiektu. Po prostu przytomna uważność, która zauważa, co dzieje się w umyśle, albo co się nie dzieje, kiedy umysł spoczywa. Próbujemy przez jakiś czas tak medytować. Jak zauważymy, że pojawia się skłonność do rozproszenia, a chcielibyśmy jeszcze troszkę przedłużyć tą medytację, no to wtedy można znowu krok w tył, skoro nie wychodzi nam ten najlepszy sposób medytowania, to skupić się na jednym obiekcie. Może to być na przykład sama tylko nasienna sylaba, na której się skupiamy. Albo na przykład wyobrazić sobie naszego rdzennego lamę w sercu w formie Buddy i na nim się skupić. Albo może być wtedy chociażby liczenie oddechów, skupianie się na tym odczuciu powietrza przepływającego przez nozdrza. Dowolny rodzaj medytacji z obiektem, który nam najbardziej odpowiada, żeby trochę wyćwiczyć się w stabilności umysłu, zdolności skupiania na jednym obiekcie. I nie ma sensu przedłużanie tej medytacji, jak czujemy, że już umysł stanie się zmęczony, znużony, albo popadniemy po prostu w stan zasypiania, tak jak teraz, jak była taka zmiana pogody i skok ciśnienia i wszyscy widać ledwie mogą usiedzieć, albo czujemy, że pojawi się takie pobudzenie umysłu, no to wtedy co robimy? Wtedy kończymy medytację, wyobrażając sobie, że znów wszystko wokół w jednej chwili pojawia się, przejawiając się, jednocześnie będąc jak iluzja, pozbawione substancji, że wszystko jest czystą krainą, że wszystkie istoty
przejawiają się jako buddowie i bodhisattwowie, a przynajmniej zauważajmy, że każda istota ma w sobie potencjał. Możliwość zostania w przyszłości Buddy. To jest taki mały trik, który jest minimum wartym do zastosowania. Chociaż Budda widzi, że wszyscy są Buddami. Że my sami pojawiamy się w formie Idama i dedykujemy, oczywiście na koniec medytacji zawsze dedykujemy zasługę, tak jak na początku stwarzaliśmy odpowiednią motywację poprzez przyjęcie schronienia i pobudzenie tej postawy bodhisattwy. To tyle co do takich zasadniczych uwag, w jaki sposób rozwija się Shinę w ścieżce, czy w praktyce Vajrayany. Oczywiście, że istnieją tacy nauczyciele, również w tradycji buddyzmu tybetańskiego, którzy poświęcają więcej czasu na takie milczące medytacje, które formalnie nazywa się medytacją Shinę. Więcej takich praktyk znajdziemy, czy to na przykład w tradycji Theravady, czy w tradycji Zenu, gdzie jest nawet określony rytm, prawda, siedzimy, nie wiem, zależy która szkoła Zenu, czy 20 minut, czy pół godziny, czy 40, siedzimy, teraz wszyscy medytujemy. I okej, jest to częścią pewnego całego systemu, różnych metod i w tym systemie to działa. W naszej tradycji są nauczyciele, którzy zachęcają uczniów do tego, żeby siedzieć takie formalne, dłuższe medytacje, w której skupiamy się na przykład tylko na oddechu albo na jakimś innym obiekcie, ale większość nauczycieli z naszej tradycji zachęca do tego, że jak masz więcej czasu, to siedź i skup się na klarownym wyobrażeniu Idama, siebie jako Buddy. Jak czujesz, że zaczynasz być rozproszony, nie ma sensu udawać, że się medytuje, jak umysł jest rozproszony, a masz więcej czasu, to poświęć go na powtarzanie mantry. Ponieważ powtarzanie mantry przynosi pożytek nawet kiedy jesteśmy rozproszeni. Oczywiście nieporównywalnie więcej pożytku, kiedy umysł jest w pełni zaangażowany, w pełni pochłonięty. Ale nawet jeśli umysł nie jest w pełni zaangażowany, to aktywność mowy, którą jest powtarzanie mantry, i tak zasiewa w umyśle pozytywne wrażenia. Poza tym normalne jest to, że na przykład kiedy powtarzamy mantrę, na początku potrafimy na przykład wyobrazić sobie ze 2 czy 3 razy, jak światło płynie do Buddów i wraca z błogosławieństwem, a później się rozproszymy. A po jakiejś chwili przypomnimy sobie, a przecież ja medytuję. I znowu przyciągamy umysł do obiektu medytacji. Znowu próbujemy wyobrazić sobie to wysyłanie światła do Buddów, gromadzenie błogosławieństwa, światła do istot, wyzwalanie ich i powracanie. Ponadto, kiedy mówimy mantrę przez dłuższy czas, to można też skupiać się nie tylko na tym wysyłaniu i gromadzeniu światła, ale powtarzając mantrę można ćwiczyć się i w dumie bóstwa, w takim poczuciu utożsamiania się właśnie z danym bóstwem. Można też ćwiczyć się na klarowaniu wizualizacji, na skupieniu się na przykład na nasiennej sylabie w sercu. To można również robić w czasie powtarzania mantry. Także tutaj jest wiele sposobów, wiele metod. Natomiast to milczące siedzenie po rozpuszczeniu wizualizacji na koniec sesji. I zwykle na początku więcej pożytku mamy z tej fazy foremnej. Na niej się głównie spotykamy, skupiamy i na powtarzaniu mantry. Na końcu trochę siedzimy w milczeniu. Faktycznie jest tak, że im dalej na ścieżce, tym bardziej ta część, w której umysł spogląda bezpośrednio w umysł, ta część praktyki stanie się coraz bardziej ważna. Coraz bardziej zaczniemy ją doceniać i rozumieć sens tej praktyki. Ale też jak się nabierze w niej wprawy, to coraz częściej będziemy w stanie zastosować to jednocześnie, pozostawiając umysł pochłonięty tą wizualizacją, a jednocześnie świadomością tego, że ta wyobrażona postać, przejawiając się w taki pełen mocy sposób, jednak jest pusta w swojej istocie. Jednak jest czymś takim nierealnym
I to jest ten etap, kiedy właśnie praktyka cielim i dzogrim zlewają się w jedno. Kiedy przejawianie się i pustość są jednym i tym samym. Nie musimy, tak jak na początku, ćwiczyć się najpierw w przejawianiu się bóstwa, później po rozpuszczeniu wizualizacji w pustości. Ale to są, powiedzmy, już takie bardziej, można powiedzieć, zaawansowane etapy medytacji. Czy ze względu na burzę wszyscy śpimy, czy udało się komuś nie spać i są na przykład do tej części jakieś pytania? Są pytania. Okej. Okay. Do poszczególnych faz tych medytacji są określone sugestie co do tego, jak powinny być oczy ułożone w poszczególnych fazach. Tak, bardzo dobre pytanie. Czy są sugestie w tych poszczególnych etapach, czy tych rodzajach praktyki, jak powinny być oczy ułożone? Zasadniczo to jest zauważalne w różnych tradycjach buddyjskich, w przeróżnych, zaczynając od Sri Lanki na północ do Mongolii, czy gdzieś tam na wschód do Japonii, mówię o tych tradycyjnie buddyjskich krajach. Wszędzie zauważymy tendencję do tego, że jesteśmy zachęcani, żeby medytować z niezamkniętymi oczami. Jest cały szereg powodów. Znajdziecie nawet takie drastyczne opowieści o tym, jak na przykład Bodhidharma, ten indyjski mistrz, który przyniósł nauki Zen do Chin, że przez kilka lat medytował, siedząc przed skałą, po to, żeby nie zasypiać w medytacji, że obciął sobie powieki. Po to, żeby nie zamykać oczu. Nie wiem, czy faktycznie było to aż tak drastycznie, ale legendy, chińskie legendy mówił, że jak rzucił swoje brwi, to z nich wyrosła herbata i dlatego od tej pory mamy taki właśnie napój, który daje tyle takiej, prawda, energii niepozwalającej popaść w otępienie, w ospałość. To są ludowe legendy oczywiście, ale powód jest taki, że jak się ma zamknięte oczy, to po pierwsze jest duża skłonność popaść w takie, nazwałbym to takie senne widziadła, odlecieć w różnego rodzaju jakieś takie właśnie wyobrażenia. I po drugie, można łatwo wytworzyć taką skłonność, jak przymkniesz oczy, na przykład w kontekście medytacji Vajrayany, wyobrażasz sobie czystą krainę, wszystkie istoty, buddowie i bodhisattwowie, wszystko takie czyste, a później kończysz medytację, i ta, za przeproszeniem, samsara i te czujące istoty, które przeszkadzają mi rozwijać cierpliwość i rozwijać wszystkie inne dobre właściwości, może być skłonność do zbyt dużego takiego rozdźwięku między tym wyobrażonym duchowym światem a codziennym życiem. Jak się ma otwarte oczy, to łatwiej połączyć medytację z doświadczeniem tego tu i teraz. Łatwiej utrzymać przytomność. To jest z jednej strony. Z drugiej strony wiele razy od różnych naszych lamów, począwszy od Situ Rinpoche, kończąc na Tendze Rinpoche i iluś jeszcze nauczycieli po kolei, słyszałem, jak mówili, że szczególnie na początkowych etapach, jeśli komuś łatwiej z zamkniętymi oczami, to okej. Okay. Nie przyzwyczajać się, nie przylgnąć, że zawsze będą do końca samsary tylko medytować z zamkniętymi oczami. Tym bardziej, że praktyka, w końcu medytacja, nie jest celem, jest metodą, dzięki której mamy się nauczyć lepiej żyć. I później mamy te różne doświadczenia medytacyjne przenieść do codziennego życia i dzięki otwartym oczom jest łatwiej. Także niejednokrotnie mówi się tak, że na przykład z półprzymkniętymi oczami, ale... I tu wreszcie to, o co pytałeś, na poszczególnych etapach. Wizualizacje. Na początku, jeśli komuś łatwiej, proszę bardzo, na początku, to wiesz, nie wiem ile lat liczyć, ten początek. Proszę bardzo, dozwolone z zamkniętymi oczami. Co więcej, w tej części praktyki sama taka bardzo poprawna postawa medytacyjna też nie jest absolutnie konieczna. Tym bardziej, że jak powtarzamy mantrę, to mamy zwyczaj używania w sanskrycie mali, po polsku różańca.
co też jest między innymi tym, co pozwala nam utrzymać taki kontakt z tym światem tu i teraz, nie odlecieć w jakieś tam światy, nie wiem, przyśnionej wyobraźni, tylko z czymś takim, co nas utrzymuje tu i teraz. Są jeszcze inne pożytki z używania mali, ale to jest jeden z istotnych. Natomiast po rozpuszczeniu wizualizacji, kiedy ćwiczymy się już w tym, co tak bardziej stricte należy do tradycji Mahamudry, w shinę bez obiektu, shinę z obiektem, wtedy jest się szczególnie zachęcanym do tego, żeby siedzieć w poprawnej postawie medytacyjnej, dużo bardziej niż w czasie wizualizacji czy mantry. Tam można tak jak wygodnie, szczególnie jeśli ktoś przedłuża tą część powtarzania mantry, siedzi, niektórzy naprawdę siedzą czasem bardzo długo, to wtedy można zmieniać pozycję. W czasie tego milczącego spoczywania przyjmujemy taką klasyczną postawę tych siedmiu punktów postawy i jest się bardziej zachęcanym do otwartych oczu, w szczególności jeśli nie jest to shinę na obiekcie, tylko jeśli uczymy się tego shinę bez obiektu. I to jest ten rodzaj medytacji, który stopniowo przemieni się w praktykę wglądu, w laktong, vipassanę, we wgląd, gdzie w tym kontekście trzeba powiedzieć, że wgląd to nie jest nauczeniem się jakichś nowych sztuczek, nowych technik. To jest jakościowa zmiana medytacji. Dzięki shinę bez obiektu, w której umysł obserwuje umysł, kiedyś przemieni się to w doświadczenie, kiedy umysł zaczyna doświadczać umysłu. Jest to doświadczenie nie dające się w żaden sposób opisać słowami. Jest to zupełnie inny sposób doświadczania, odczuwania, ale szczególnie na tym etapie warto mieć otwarte oczy. Często nawet mówi się tak, że jak oczy są tak półprzymknięte i spoglądają w dół, to łatwiej jest osiągnąć wyciszenie i uspokojenie. Ale jak ktoś za bardzo popada w taki ospały, otępiały, odrętwiały stan umysłu, wtedy, żeby trochę podnieść wzrok wyżej, będzie też bardziej pobudzony, ale też istnieją takie instrukcje, nie widziałem tego w książkach, tylko z ustnych nauk kilku bardzo doświadczonych mistrzów medytacji, którzy mówią, że w szynę bardziej zwrócić wzrok w dół, ale kiedy ćwiczysz się w laktong, czy na naszym etapie często to oznacza tą medytację szynę bez obiektu, kiedy umysł ma być po prostu taki otwarty jak przestrzeń, bez poczucia centrum, granic i tylko świadomy tego, co się rozgrywa, wtedy lepiej patrzeć przed siebie, a nawet niektóre instrukcje mówią tak nieco powyżej. No, pamiętam taką naukę, ale mam. Nie pamiętam skąd. Okej. Okay. To jest tak, ta prawdziwa nauka, że w tych momentach, kiedy się robi właśnie praktykę wyciszenia, trzeba zamknąć oczy i otworzyć o tyle, żeby światło wchodziło, żeby nic nie było widać, ale żeby światło wchodziło, co nie pozwala przysypiać. Ale nie wiem, czy to jest nauka wodna. Można tak do tego podejść, że nie wiem, czy to było słychać, że jak się praktykuje shinę, czyli uspokojenie umysłu, to żeby oczy zamknąć, ale tak troszeczkę otwarte, żeby trochę światła wchodziło, że wtedy nie będziemy popadać w ospałość, ale jeszcze nie widzimy różnych obrazów, więc nie będą nas one rozpraszać. I jest to jedna z takich instrukcji, które jak najbardziej można stosować. Ale w tym wypadku, czy troszkę bardziej otwarte, czy nie, to już na sobie warto spróbować, bo to jest coś takiego, co wiesz, musisz poznać swój umysł i zobaczyć, co tobie bardziej pomaga. Wskazań, które w tej chwili zostały przekazane, to są jak gdyby wskazania dla takiej bardziej indywidualnej praktyki, ale czy można go także wykorzystać w takiej na przykład grupie jak u nas, takiej bardziej wewnętrznej, prawda? Wiadomo, że nie jest to grupa liczna, tylko bardziej swoja i jakoś to wykorzystać także w ten sposób, te etapy poszczególne, już o tym mówię. Aha, no faktycznie, że ten rodzaj w
wskazań jest przede wszystkim do indywidualnej praktyki i faktem jest, że na przykład chociażby w porównaniu z tradycją Zenu, też tak mówię, bo jesteśmy akurat w ośrodku w sali Zenu, dużo większy nacisk u nas kładzie się na indywidualną praktykę. Jeśli chodzi o taką medytację, to ona w dużej mierze dotyczy indywidualnej medytacji. Na naszych zbiorowych praktykach głównie skupiamy się na jakichś wspólnych śpiewach i oczywiście jesteśmy świadomi tego, że zwykle śpiewamy, to w dużej mierze są na przykład opisy tej medytacji. Teraz nad naszą głową sylaby chry, pojawia się chen re, ziki po tybetańsku na odpowiednie melodie. Jak ktoś ma to wyćwiczone w domu, to będzie w stanie wraz ze śpiewem nadążyć z medytacją. Może nie ze wszystkimi szczegółami, ale będzie sobie mieć to poczucie, że faktycznie chen re ziki jest nad nami. Jak później zaczynają się pochwały, kiedy tekst mówi, wyobrażamy sobie, że wszystkie istoty razem z nami zwracają się do chen re zika. To będziemy w stanie medytować, że wszystkie istoty razem z nami śpiewają pochwały i modlitwy zwrócone do chen re zika. Tak, jeśli ktoś to wyćwiczył w domu, to będzie w stanie. Ale ja ci powiem, że nie wiem, czy byłeś kiedyś w Grabniku. Nieraz, jak jesteśmy w mniejszej grupie, stosuję taki rodzaj połączonej praktyki, które kiedyś z Tengo Rinpoche, jak rozmawiałem, on się na to zgadzał. Nie był wielkim entuzjastą, bo wiedział też, że często mamy wielojęzykowe spotkania, znaczy mamy grupy wielojęzyczne, to chciałem powiedzieć, że wielu obcokrajowców, ale często robię tak, jak zaczynaliśmy kiedyś w Krakowie, że na przykład czytam po polsku treść jakiejś zwrotki i dopiero wszyscy razem śpiewamy po tybetańsku. Potem znowu jedna osoba czyta treść zwrotki, wszyscy śpiewają po tybetańsku. I jak przychodzi do tego opisu medytacji, to po prostu pomału czytam opis medytacji, tak żeby wszyscy mieli okazję w tym czasie, czy kiedy jest... Wyobrażamy sobie, że ponad naszą głową i nad głową wszystkich istot sylaby chry. Teraz wszyscy wyobrażają sobie chry. Powstaje szlachetny chen re zik. I tu jest, ma jedną twarz, taki, taki, takie, takie. Jak czytamy ten opis tak powoli, to wszyscy mogą nadążyć chociaż trochę za tą medytacją. Więc to jest jeden sposób, który stosujemy. Oczywiście trudno to robić jako praktykę na zawsze, ale czasami w mniejszym gronie warto spróbować. A poza tym druga rzecz, że kiedy przechodzimy do powtarzania mantry, to jest ten moment, zbiorowo możemy przedłużyć ten element powtarzania mantry. To nie musi być 3 minuty, to może być 5, 10 minut. I na przykład, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak robiliśmy praktyki na przykład z Kempo Isung, bardzo często my już wszyscy powtarzaliśmy mantrę, a on jeszcze siedział milcząco. Bo to jest ten moment, kiedy można skupić się na wyobrażeniu, poświęcić 3-5 minut na wyobrażeniu i może nie trzeba czekać, uwaga, czy wszyscy już się rozproszyli, to przechodzimy do mantry. Tylko każdy czuje w pewnym momencie i zaczyna sobie po cichutku mani pema hung, mani pema hung, mani pema hung. A ktoś jeszcze czuje, że w milczeniu chciałby przez chwilę, przepraszam za wyrażenie, bo to jest klarować wizualizację, skupiać się w milczeniu i dopiero po jakimś czasie przejść do powtarzania mantry. Możemy w ten sposób to robić na przykład. To jutro właśnie tak myślałem zrobić po południu, dokładnie właśnie w ten sposób, żeby to połączyć, mieć punkty odniesienia i połączyć dokładnie te różne etapy medytacji z taką właśnie chwilą na skupienie się na tym. To będzie oczywiście, tak myślałem, że będę po prostu podawać instrukcje, teraz sobie wyobrażamy sobie to, teraz tamto. Nie jest tak, że zawsze musi być ten narrator. Ja pamiętam wręcz, jak się przyłapałem jeszcze w latach 80., zacząłem się tak zastanawiać, bo pamiętasz chociażby ty, tak samo Marta, parę jeszcze osób, jak kiedyś na początku
to ciągle mieliśmy takie medytacje, że właściwie no, był nawet pewien wstręt do śpiewania po tybetańsku i jak była grupa, to zawsze siedział jeden na środku, przeważnie takim głosem hipnotyzera, wszystkim podawał instrukcje. Medytujemy teraz, że ponad naszą głową i nad głowami wszystkich istot. No, pamiętacie, Krzysztof, tak samo i jeszcze było do tego, że w zależności od tego, jak ktoś miał głos, jak było wiadomo, że gdzieś dana osoba prowadzi medytację, to ja nie przyjdę, bo ja nie lubię, jak on mówi, a ktoś inny, a ja to uwielbiam właśnie, jak ta osoba mówi i ten piękny głos, to ja tam będę chodzić. Przy zbiorowym śpiewie mniej takich personalnych, ale to do tego stopnia stosowaliśmy, że jak zacząłem wyjeżdżać więcej, najpierw na zachód, Niemcy, Dania i tak dalej, w te różne miejsca, gdzie tam za Tengon Rinpoche jeździłem, poznawałem różnych tybetańskich lamów i aż się dziwiłem, czemu oni tak nie robią, bo nam tak bardzo odpowiada taka prowadzona medytacja, a oni tego nie robią, ale w końcu pomyślałem, nie no, ale zaraz, tylu wielkich, urzeczywistnionych, wspaniałych mistrzów przez tyle stuleci, że nie wpadli na to, że to jest najfajniejszy sposób medytowania. Coś w tym musi być. Może jest w tym jakiś haczyk. I faktycznie, jak zacząłem siebie obserwować, to uświadomiłem sobie, że bardzo siedzę często w medytacji i zamiast naprawdę wyobrażać sobie coś, to włączam tego wewnętrznego gadułę, tym bardziej, że często to ja byłem tym prowadzącym te medytacje, teksty znałem na pamięć i zamiast się skupić na wyobrażeniu sobie, że nade mną jest sylaba Hri, czy przede mną jest Karmapa, to się skupiam na takim wewnętrznym narratorze. No i teraz przede mną jest Karmapa i wyobrażam sobie... Zaraz. Ja się mam skupić na swoim wewnętrznym gadaniu, czy na konkretnym obiekcie. Tak sobie jeszcze skojarzyłem, a jak sobie wyobrażam, taki wytęskniony i wyobrażam, że wpadam w objęcia jakiejś baby, to czy mam wtedy tego narratora, kto mówi, że teraz właśnie ją przyciskam i czuję, że jest mi miło i przyciskam jeszcze? Nie. Przecież to nie tak działa. I spróbowałem podejść do medytacji, tak że mam sobie konkretnie wyobrazić bez tego gaduły. Wow, zupełnie inna jakość. I wtedy zrozumiałem, okej, to, że oni tak nie prowadzili, to wiedzieli, co robią ci wszyscy mistrzowie przeszłości. No i gdzieś na zasadzie takiego, prawda, metodą prób i błędów, zobaczyłem, że kiedy uczymy się medytacji, to czasami jest fajnie tak poprowadzić, żeby ludzie wiedzieli, jakie kroki są po kolei, ale nie uczynić z tego nawyku, że zawsze musi być narrator. I możemy tak zrobić, że ja jutro będę takim narratorem, który poprowadzi, ale nie tak, że później w medytacji zawsze ma być narrator. Mieliśmy nawet nagrania, kasety, wtedy jeszcze nie było żadnych MP3, kasety, gdzie puszczało się głos takiego narratora i podążało za nim. I teraz wyobrażamy sobie, i teraz osiągamy spontaniczne przebudzenie. To już oczywiście troszkę sarkastycznie do tego podchodzę, ale... Jestem przebudzeniem. Oczywiście to jest jedna skrajność, ale druga no też myślę, że można się do niej zbliżyć, gdy po prostu już, że tak powiem, nieraz medytacja, czy ryzyka dla niektórych osób może też, no nieważne już, jest czymś takim tylko jak prześpiewanie, bo idziemy prześpiewać czy ryzyka. Tak, to jest całkowicie. To jest druga skrajność właśnie, że to jest tylko coś prześpiewać. Najważniejsza jest melodia. No tak, istnieją tradycyjne melodie, ale można tu spojrzeć chociażby do klasyka. To jest nasz jeden z tych wielkich XVI-wiecznych mistrzów, Karma Chagme. Jak pisze na przykład o tych specjalnych praktykach zwanych jako wołanie lamy z daleka, które pozwalają obudzić taką wielką siłę oddania, która ma doprowadzić właśnie do tego pełnego bycia pochłoniętym medytacją. To on pisze właśnie w komentarzu, że tak, istnieją te piękne, tradycyjne, inspirujące melodie. Jeśli potrafisz, użyj ich. Ale jak nie, to każda inna melodia, czy każdy inny sposób, który budzi w tobie jak największe oddanie, jest dobry.
możesz mówić szeptem, możesz szczekać jak pies, możesz wyć na różne sposoby. Szczególnie w tradycji ciet, w praktyce ciet podkreśla się, że te różne właśnie tak zwane własne melodie, które pozwalają obudzić oddanie, są jak najbardziej stosowne. Oczywiście to jest też druga taka bardzo praktyczna rzecz, że zwykle uczymy się od naszych lamów, którzy spędzili większość życia w klasztorze. W tradycji klasztornej kładzie się duży nacisk na zachowanie czystości rytuału, na śpiewanie odpowiednich melodii i tak dalej. Jest wiele powodów, dla których tak się dzieje. Ale jogini, którzy gdzieś tam siedzieli samotnie, spędzając lata w samotnej medytacji, ani nie byli w stanie wykonywać tych długich rytuałów, albo często nie byli w stanie znać tych wszystkich melodii i szczegółów technicznych, zwracali większą uwagę właśnie na tą wewnętrzną medytację. No ale tu znowu można popaść w skrajność. Albo tak zaliczać godzinki po prostu odśpiewane, chociaż z własnego doświadczenia wiem, że takie czasem dla zachowania ciągłości odśpiewane godzinki, nawet jak już jesteś zmęczony i nie bardzo jesteś w stanie skupiać się na tym wszystkim, to i tak jest w tym pewien rodzaj inspiracji, pożytku. Ale druga skrajność to jest taka, ach, cała ta tradycja nieważna, wszystkie ceremonie, rytuały nie mają znaczenia, ja się skupię tylko na czystym umyśle. Aha, już ja w to wierzę, że utrzymasz taki czysty umysł. Między innymi właśnie to trzymanie się tej tradycji jest metodą na poskromienie naszej wewnętrznej arogancji i nasze takie, że zawsze wiem lepiej i najlepiej. Jest takie stare, chyba to ze Śląska wywodzi się takie, bo stąd moi dziadkowie to znali, beserwiser. O niektórych ludziach się mówiło beserwiser, taki to zawsze wie lepiej. To jest duże niebezpieczeństwo i na ścieżce duchowej. Taki beserwiser, który zawsze wie wszystko najlepiej. Teraz chciałbym jeszcze powrócić do głównego tematu i zwrócić uwagę na pewien taki istotny aspekt nauki, który mówi o tym, że kiedy próbujemy przez dłuższy czas utrzymać jakiś obiekt w naszym polu świadomości, po prostu być tym pochłoniętym, to pojawiają się podstawowe dwa rodzaje błędów. Jeden polega na tym, że pojawia się wiele pojęciowego myślenia. Nazywamy to po prostu rozproszeniem. I tutaj może być albo grube rozproszenie, takie, że zupełnie zaczynamy myśleć o weselu cioci i zapominamy o obiekcie medytacji, albo czasem subtelne rozproszenie, że w zasadzie niby pamiętamy o obiekcie medytacji, ale na innym poziomie gdzieś tam prowadzimy jakieś rozważania. Podobnie też drugą skrajnością jest popadnięcie w taki pełen odrętwienia stan umysłu. Może to być takie głębokie, że aż przysypiamy, takie, nawet jeśli nie jest to takie fizyczne uśnięcie, to umysł jest taki totalnie, że niby nie ma rozproszenia, ale brak też jasności i pamiętania o obiekcie. I też może być takie grube otępienie, kiedy zupełnie zapominamy o obiekcie, albo subtelne, że w zasadzie niby myślimy o obiekcie medytacji, myślimy może złe słowo, mamy go w polu świadomości, ale nie ma w tym takiej bystrej, jasnej przytomności. I trzeba pamiętać, że te dwie skrajności w większym czy mniejszym stopniu wszyscy miewamy, ale większość ludzi na Zachodzie ze względu na tryb życia, jaki prowadzimy, większość ma większe problemy z rozproszeniem. Większość ludzi, która żyła w tradycyjnych miejscach w Azji, gdzie tak na przykład na wsi były takie momenty, kiedy już posadzone, to nie było takie intensywne rolnictwo jak u nas, że co chwilę tu następne opryski, tu przepielić, tu coś.
Pamiętam, jak jeden z naszych sąsiadów, jak mieszkaliśmy na wsi, jak poczuł się urażony, jak kolega mu powiedział kiedyś zimą, że ta zima, nie ma co robić, odpocząć. Pamiętam, jak naprawdę uraził tego człowieka, no bo całą zimę to się przygotowuje, naprawia narzędzia, przygotowuje się odpowiednio, chociażby na przykład przebierając, nie wiem, przynajmniej on tak mówił, chociażby ziarno, żeby jakieś niedobre odrzucać od tego. No mówi cała zima, że wręcz tak mówi, to odpocząć, odpocznę od ja u Piaseckiego, w sensie jak w piochu będę. Ale inny rodzaj gospodarki rolnej prowadzono w Indiach, przynajmniej jak byłem, widziałem, patrzyłem, jak na tych wsiach przed taką glinianą lepianką, często w pozycji w kucki, ktoś z taką herbatą na przykład, siedział, wracam za godzinę, a on dalej siedzi i patrzy i nic się specjalnego nie dzieje. Jak się mówiło o tego rodzaju ludziach, to też nie są tylko moje spostrzeżenia, ale na przykład od Bokara Rinpoche słyszałem, że przeważającym problemem ludzi w Azji to było właśnie popadanie w otępienie, w taki gnuśny stan umysłu. Na Zachodzie przeważnie rozproszenie, ale to nie jest tak, że my mamy tylko jeden rodzaj problemu. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że rozproszenie jest wynikiem z buddhiego napięcia w umyśle. Umysł jest napięty. Ja dlatego, jeśli zwróciliście uwagę od początku, od wczoraj, tak bardzo unikam, może mimo wszystko ze 2-3 razy przewinęło się, ale staram się unikać słowa koncentracja, bo koncentracja bardzo kojarzy nam się z takim właśnie skupieniem się na czymś. Takie skupienie, które oznacza takie napięcie umysłu, napięcie uwagi. Niejednokrotnie jest tak, ja to zauważyłem też po sobie, że jak rozpoznajemy, że umysł się rozproszył, to taki odruch pojawia się, muszę bardziej skupić się na obiekcie, co oznacza pewne napięcie w umyśle. Pomaga na parę chwil, a potem pojawia się jeszcze więcej rozproszenia. Prawdziwym lekarstwem na napięcie jest rozluźnienie umysłu, znalezienie takiego zrelaksowanego stanu umysłu. Żeby go osiągnąć, to musi się też porzucić przyczyny rozproszenia, które zwykle są lgnięciem do wszystkich spraw tego życia. Jeszcze muszę pamiętać o tym, że jak skończę medytację, to załatwić tamto i nie zapomnieć o tym i pamiętać o tym. To wszystko jest tak strasznie ważne. Dlatego na przykład w praktykach Mahamudry mówi się, że te 4 rozmyślania, które odwracają umysł od samsarycznych zainteresowań, są ważniejsze nawet niż praktyka Mahamudry sama w sobie. To nie jest tak, że te 4 rozmyślania doprowadzą do wyzwolenia, ale bez nich nie osiągnie się żadnego powodzenia w praktyce Mahamudry. Tutaj podejście będzie takie, że uświadomimy sobie, że okej, nawet jak mamy ważny biznes, firmę i tak dalej, to przez te 10 minut medytacji, jak nie będę o tym myślał, to samsara nie skończy się przeze mnie. Ziemia nie zacznie się w drugą stronę obracać przez to, że przez chwilę nie myślałem o firmie, o rodzinie, o czymś. Żeby umieć na tych parę minut medytacji spojrzeć na to wszystko jak na sen, jak na iluzję, która jest po prostu nic nieznacząca. I przez to osiągnie się taki zrelaksowany stan umysłu, który w dodatku, jeśli obiekt medytacji jest takim czystym obiektem, reprezentującym tą pierwotną czystość, to ostateczne schronienie z takim poczuciem bezpieczeństwa można właśnie poprzez głęboki relaks osadzić umysł na tym obiekcie, bo nic innego nie jest ważniejszego, nic innego nie jest cenniejszego. A pamiętam, jak mi to pomogło w medytacji, kiedy byłem na tym odosobnieniu z Jego Świątobliwością Karmapą i kiedy jakieś tam się myśli rozpraszające pojawiały, a nagle sobie uświadomiłem, jak nie teraz, to kiedy? Jestem w Bodh Gaya, w miejscu, gdzie 1000 Buddów naszej kalpy osiąga przebudzenie. Spotkałem, mam tu ze sobą, bliżej niż ode mnie do ciebie, zawsze w medytacji siedziałem przez Jego Świątobliwością Karmapą. 6 Budda naszej kalpy, Budda, Karmapa, ucieleśnienie wszystkich Buddów. Nigdy nie spotkam wspanialszego guru, lepszego lamy. Mam od niego instrukcje pokazujące tu, teraz, jak medytować.
Jak medytować, że jestem Buddą, że natura Buddy we mnie się pojawia jako Yeshe Sempa. W dodatku wszystko zapewnione, już z takich praktycznych rzeczy, jedzenie, karmapa fundował, noclegi fundował, wszystko po prostu najlepsze. Jak nie teraz, to kiedy? Na co mogę czekać? Co będzie ważniejsze? Jak sobie uświadomiłem, że wszystko inne nie jest takie ważne, tylko tak doceniłem po prostu, teraz jestem w miejscu wszystkich Buddów, mam Buddę przed sobą, mam instrukcję, zatop się w to. O. I okazało się, że przez dłuższą chwilę mogłem tak po prostu zanurzyć się w tej medytacji, jak się nawet jakieś takie nawykowe myśli pojawiały. Przecież to nieważne, to ułuda, to samsara. Tu, teraz jest nirwana, nie ma nic lepszego. I nagle dzięki błogosławieństwu Jego Świętobliwości Karmapy zrozumiałem, nie przez napinanie uwagi, tylko przez odpuszczenie tego wszystkiego innego, znalezienie takiego bezpiecznego relaksu, schronienia, które jest w postaci Buddy w moim sercu, które, już nie mówię o Buddzie przede mną. Po prostu w ten sposób można wejść w takie głębokie wchłonięcie medytacyjne. Nie mówię, że osiągnąłem głębokie, tylko jakiś tam przedsmak na miastkę, ale to przynajmniej pokazuje jakiś taki kierunek, w którym należy iść. Że prawdziwe nierozproszenie osiąga się dzięki relaksowi. Lama Gendin Rinpoche zawsze powtarzał w naukach, Mahamudra to relaks. Mahamudra to zdolność zrelaksowania się, odpuść te wszystkie sprawy. To też zresztą z dużym poczuciem humoru i z miłością do swojego lamy, jego uczniowie, niektórzy mnisi, naprawdę świetni praktykujący, czasami już tak żartowali, siadając przy kawce tego już po zajęciach, no, Mahamudra to relaks. Więc się zrelaksujmy. Ale naprawdę naszym dużym problemem jest to, że właśnie próbujemy napinać umysły. Oczywiście druga skrajność to kiedy zbyt rozluźnimy umysł, wtedy popadniemy w taką ospałość, w taki stan, w którym brak jasności. I tak naprawdę we wszystkich naukach Mahamudry znajdujemy mnóstwo metod mówiących, w jaki sposób znaleźć tę równowagę pomiędzy napięciem umysłu, jeżeli popada w zbytną gnuśność, ospałość, należy go wtedy troszkę zdyscyplinować, a kiedy popada w rozproszenie, rozluźnić. Na przykład ten, który był uważany za piątą inkarnację Gampopy, Dakpo Tashi Namgyal w tych księżycowych promieniach Mahamudry, w tym sławnym dziele o Mahamudrze, mówi, że ten, kto umie znaleźć właściwy balans między tym napięciem a rozluźnieniem umysłu, ten poznał sekret medytacji. Ten umie medytować. To jest jedno zdanie, które pokazuje w dużym mierze istotę tych nauk, ale oczywiście teoretycznie nauczyć się na pamięć i powtarzać to można. Ale to trzeba na sobie próbować i w odniesieniu do siebie nauczyć się znajdować właśnie ten stan umysłu pomiędzy napięciem a rozluźnieniem. Do tego mamy cały szereg metod praktycznych, że jak umysł zbyt napięty, to zwrócić uwagę, czy na pewno całe ciało jest dobrze rozluźnione. Siedzimy wygodnie, prosto, ale jednak w rozluźnieniu. Jak się za bardzo rozluźnimy i popadamy w ospałość, wtedy też zdyscyplinować nie tylko postawę umysłu, ale również i ciała. Jest cały szereg nauk o tym, jak pozycja oczu sprzyja rozproszeniu, czy napięciu umysłu, albo rozluźnieniu. Jaki rodzaj diety, jaki rodzaj na przykład ubrania i tak dalej. Jest mnóstwo nauk na ten temat, no ale to jest coś, czego po prostu stopniowo się uczymy krok po kroku. Ale to są wszystko takie rzeczy, że po prostu trzeba na sobie nauczyć się znajdować w sobie ten właściwy balans. Balans między rozluźnieniem a napięciem. Te klasyczne przykłady używane, no w końcu sam Budda tak nauczał jednego mistrza grania, że na strunie, jak zbyt napięta, źle stroi, jeszcze może można za mocno napiąć i pęknie. Jak zbyt rozluźniona, też nie gra. I w ten sposób na przykładzie strojenia instrumentu nauczył tego grajka medytować w bardzo dobry sposób. Ale jest wiele innych przykładów. W Mahamudrze na przykład mówi się o tym, że jak się skręca sznurek, u nas to się kupuje gotowy sznurek. W Indiach się zawsze skręcało,
jeszcze nieraz brałem udział w tym, jak na przykład w niektórych rytuałach potrzebujemy sznurka skręconego z pięciu różnych, z pięciu kolorowych nitek, jakie skręcamy. Jak się za bardzo skręci, to później wychodzi takie nieużyteczne. Jak za słabo się skręci, to też źle. Trzeba tak odpowiednio, nie za mocno, nie za słabo. Jak ktoś przędzie wełnę, też musi wiedzieć właśnie, nie za bardzo skręcić, nie za mocno. Jest szereg takich przykładów, które są brane z życia po to, żeby unaocznić to, że musi być tak, właśnie tak, nie za mocno, nie za słabo.